O, złapało stróż. Pokój dobro. Właśnie znowu mam tą czapkę, która bardzo mi się podoba. Jestem bardzo szczęśliwy, że ją mam, że ją dostałem w prezencie. Bardzo dziękuję. No, ale daję słowo, powinienem dać, a nie czapkę. Dzisiaj uczniowie, którzy idą z Panem Jezusem, są bardzo blisko Niego. Widzą Go, mogą Go słyszeć, mogą Go dotknąć. Wiedzą więc, że jest blisko, że jest z nimi. Wiedzą też, kim jest. Potrafią Go rozpoznać, potrafią Go odróżnić od innych osób, może wyjątkowych, może ważnych dla ich życia, osób, od których też czegoś się spodziewają, na które czekają, na spotkanie, z którymi się cieszą. No ale Jezus jest kimś innym i oni to doskonale wiedzą. W końcu poszli za Nim, zostawiając sposób dawny swojego życia, który nie był zły, nie zostawili go dlatego, że to była jakaś straszna rzecz, że byli zbrodniarzami, najgorszymi ludźmi na świecie i Pan Jezus ich z tego uratował. Sposób ich życia był zwyczajny. Niektórzy byli rybakami, inni jeszcze w inny sposób zarabiali na życie, w inny sposób to życie prowadzili, ale Pan Jezus ma dla nich coś innego, ma dla nich coś zupełnie wyjątkowego, a tym czymś jest przede wszystkim relacja z Nim, bliskość Pana Jezusa. I teraz w Ewangelii mamy obraz, kiedy idą sobie swoją sympatyczną grupą i mimo tej bliskości Pana Jezusa uczniowie rozmawiają o sobie, są zajęci sobą, ale nie w sensie sobą jako wspólnotą, ale każdy sobą, każdy broni swojej pozycji, każdy buduje samego siebie. I myślę, że to może być niezły obraz naszej modlitwy, albo jeszcze idąc dalej, naszej adoracji. Ale forma może nie jest tutaj istotna, to może być adoracja, może to być odmawianie brewiarza, różańca, koronki, nowenny, czegokolwiek, modlitwa w ciszy, proszę bardzo. Ale rzecz w tym, że Pan Jezus jest blisko i oni, nie chodzi nawet o to, że z Nim nie rozmawiają, bo trudno, żeby cały czas z Nim rozmawiali. On też chciał pewnie chwilę być w ciszy, porozmawiać z Ojcem, przespać się, zjeść i tak dalej. Więc jasne, że były momenty, kiedy nie rozmawiali w taki sposób bezpośredni. Ale chodzi o to, że będąc blisko Niego na wyciągnięcie ręki, nie odnoszą się do Niego. W swojej dyskusji, w swojej rozmowie, która ostatecznie, w ich mniemaniu przynajmniej, ma ukazać prawdę o nich, ma ukazać, kim w rzeczywistości są, nie odnoszą się do Pana Jezusa. I widzimy to jasno w momencie, kiedy już się zatrzymują. Jezus pyta ich z takim błyskiem wokół, a o czym to panowie rozmawialiście po drodze? I oni milczą. I to jest znak, że nie rozmawiali o Nim. Nawet nie chodzi o to, że rozmawiali o głupotach, o czymś tam jeszcze takim czy śmakim, ale nie rozmawiali o Nim. Znaczy nie brali Go pod uwagę. Nie był odniesieniem dla nich w tych dyskusjach ściśle naukowych, które prowadzili w drodze, czyli który z nich jest najważniejszy, który ma największe znaczenie. I boję się, że to jest znakomity obraz naszej modlitwy. Tego, że kiedy idziemy, siadamy, klękamy, stajemy, czy jakąkolwiek postawę ciała przybieramy, ale chcemy rozmawiać z Panem Bogiem, to wiele czasu, boję się aż powiedzieć większość, więc nie powiem, ale na pewno wiele z tego czasu myślimy o sobie, albo inaczej, przeznaczamy na różne rozmyślania dotyczące planów, pomysłów, ich realizacji, i jeszcze innych rozmaitych spraw, które wydają się być związane jakoś z Panem Bogiem, prawda? Ale tak naprawdę są myśleniem o sobie, są załatwianiem swoich własnych spraw. I ten brak odniesienia do Pana Jezusa w ich dyskusji jest bardzo znaczący, bo tak jak oni, tak jak uczniowie Pana Jezusa i my chcemy być też ważni, chcemy mieć znaczenie. Chcemy być wartościowi w oczach ludzi, chcemy być też docenieni. Zgodnie z tym, kim jesteśmy, czy nie, to może nawet ma mniejsze znaczenie, ale chcemy coś znaczyć, chcemy, żeby ludzie nas zauważyli. I to jest pewien problem, bo nie rzecz w tym, że my nic dobrego nie robimy, bo Pan Bóg wykorzystuje nas, nasze ręce, nasze zdolności do tego, żeby dawać innym dobro, żeby przekazywać dobro na ten świat. Natomiast problem polega na tym, że my przywłaszczamy sobie to dobro i chcielibyśmy mieć je niezależnie od Pana Boga, to znaczy wytworzyć w sobie jakiś kapitał, jakąś fortunę, mieć coś niezależnego niejako od Pana Boga, chodzi mi o swoją wartość, że jestem kimś, mam znaczenie i mogę się tym wtedy posługiwać, mogę na to liczyć, mogę na tym budować, bazować swoje myślenie o przyszłości, o sobie, ale przede wszystkim o Tobie. Widzę, że jestem lepszy, widzę, że ten mój kapitał, ten mój fundament jest większy, obszerniejszy, większą wartość ma niż Twój i to pozwala mi myśleć ze spokojem o sobie. Ale problem polega na tym, że nie odnoszę tutaj się do Pana Boga, że nie On jest moim fundamentem, na którym buduję. I teraz rzecz w tym, że taki kapitał, dobro, że ja jestem dobry, prawda, który z nich jest najlepszy, najważniejszy i w ogóle, który najwięcej zrobił, więc takie dobro nie istnieje absolutnie poza Panem Bogiem. Wszelkie dobro ma źródło w Nim. Jeśli odcinamy się od źródła Pana Boga, to oznacza to, że dobro, które pełnimy, czy które spełniliśmy, ono się dewaluuje. Następuje inflacja i traci wartość, traci ważność, traci znaczenie to dobro, które zrobiliśmy, jeśli nie jesteśmy połączeni z Panem Bogiem. On nadaje wartości temu, co robimy. To On decyduje, co jest dobre, co nie. To On określa, co daje życie. Więc jeżeli, tak jak uczniowie, nie odnosimy się do Pana Jezusa, tylko walczymy o to, żeby mieć znaczenie, żeby być ważnymi, żeby przedstawić siebie jako ludzi ważnych, interesujących, zasługujących na szacunek, to jeśli robimy to poza Panem Bogiem, to nie ma to żadnego znaczenia. To nie będzie miało to żadnych skutków. Taka nasza walka o, no nie wiem, nazwijmy to własne dobre imię. I w jakiś sposób uczniowie są ilustracją drugiego czytania, tego bardzo znanego fragmentu listu świętego Jakuba, kiedy mówi, że źle się modlicie, bo chcecie zaspokoić tylko swoje żądze, swoje pragnienia. Prowadzicie też spory między sobą. No, uczniowie właśnie chcieli mieć znaczenie, chcieli być, no każdy z nich chciał być na pierwszym miejscu, to było to ich pożądanie, ich pragnienie, ich żądza, ale poza Panem Bogiem. To nie Pan Bóg ustalał, kto jest kim, nie Pan Bóg wyznacza miejsca, tylko oni sami. I to jest walka na śmierć i życie w gruncie rzeczy, gdzie kończą się wszelkie zasady, gdzie nie ma już specjalnie żadnych reguł. Więc no nie macie, bo się źle modlicie. I jest to dla mnie takie szokujące, powiedzmy, że oni rzeczywiście są blisko Pana Jezusa i wciąż upatrują dobro w sobie, wciąż upatrują w sobie źródło tego, że można ich dobrze ocenić, że mają swoje własne znaczenie, wartość poza Panem Jezusem, w oderwaniu od Niego. I myślę, że uczy nas dzisiaj to słowo prostej rzeczy. Wszystkie nasze pragnienia, które, one niekoniecznie muszą być złe, mogą nawet się wydać takie nie za bardzo na pierwszy rzut oka, ale powoli, powolutku. Trzeba je omawiać z Panem Jezusem, trzeba Go pytać o to, czy to jest dobre, czy On tego chce, czy ja mam to zrobić. Miałem niedawno taką sytuację, wpadł mi pewien pomysł do głowy i myślę, to jest fajne, to chcę zrobić, jakoś mnie to pociągnęło. I mówię, dobra, no to zrobię. To było związane z pewnym, musiałem gdzieś tam pójść, żeby jedną sprawę załatwić. I idąc tam, poczułem w sercu jakiś niepokój. Mówię, ale co jest grane? Co to jest ciekawe? I tak, modlę się, mówię, Panie Jezu, czy to chcesz, żebym tam szedł, czy nie? Czy to jest dobre, czy nie? Na ile umiem ocenić, wydawało mi się, że to nie jest złe, to co robię. Że Pan Jezus nie odrzuca, nie neguje tego mojego pomysłu, ale coś jednak było nie tak, jakiś niepokój w sercu czułem. I dopiero kiedy doszedłem na miejsce, okazało się, że pojawiły się pewne trudności. Nic strasznego, ale coś, co jakoś uprzykrzyło mi ten moment, utrudniło go bardzo. To przede wszystkim związane było z tym, że straciłem mnóstwo czasu, a efekt był naprawdę dramatycznie mizerny. Myślałem, że będzie o wiele lepiej, że jakby wyciągnę z tej sytuacji większe dobro, a było tak takie byle co, można powiedzieć, a nakład sił, czasu był spory. I wtedy zrozumiałem, to jakoś tak mi się wyjaśniło w głowie, że ten niepokój brał się właśnie stąd. Sama rzecz nie była zła. Sam pomysł i zdobycie tej rzeczy, pójście po nią nie jest niczym złym, natomiast jakby Pan Jezus mówił, ale to nie jest ten moment, trzeba było iść kiedy indziej, bo są trudności, są rzeczy, które będą Ci utrudniać, dlatego tego nie rób. I niekiedy boimy się, że Pan Bóg będzie nam coś zabierał, że nie pozwoli nam, albo mówi, jakie Ty masz pragnienia, ojejku, takie straszne same. I tak może być. Oczywiście wiele naszych pragnień, pożądań, to są pragnienia grzechu, pragnienia rzeczy, które są złe, które przyniosą nam cierpienie, oderwą nas od Pana Boga, ale są takie, które nie są złe, ale nie są na teraz, nie są w tym momencie. Więc wszystko trzeba przedstawiać z odwagą Panu Jezusowi i pytać Go, czy to tak, czy chcesz, czy nie chcesz, żebym to robił. I cudowne jest też w Ewangelii to, że Pan Jezus najpierw zapowiada swoją mękę, swoją śmierć i potem ukazuje dziecko jako takie słabe, bezbronne, które samo by nie potrafiło się jakoś utrzymać przy życiu, zarobić na życie i obronić przed jakimiś niebezpieczeństwami. I Chrystus mówi o sobie, że On będzie zabity, czyli będzie ostatni. Można powiedzieć, że to jest ta pozycja osoby kompletnie nic nieznaczącej, ostatniej, najmniejszej, która nie potrafi łokciem sobie nic zdobyć, ani jakąś zdolnością, pieniędzmi, znajomościami. I Pan Jezus mówi, bycie ostatnim to nie jest ostatnie słowo, to nie jest ostatni moment, to jest niezbędny etap do tego, żeby zmartwychwstać, to znaczy stać się pierwszym. Ostatni będą pierwszymi i nie da się zmartwychwstać, czyli doświadczyć pełni mocy Pana Boga, ale też pełni Jego miłości, bo Ojciec wskrzesza Syna, którego kocha. Wskrzeszenie Jezusa nie jest technicznym etapem historii zbawienia. To jest gest totalny miłości Ojca wobec Syna. Niezgoda Ojca na to, żeby śmierć panowała nad Chrystusem. To było konieczne, to było niezbędne dla naszego zbawienia, ale to mogło być tylko chwilowe, na tyle, ile by było potrzebne nam. Więc Ojciec z miłości wskrzesza Syna, przywraca Go do życia i Chrystus jest pierwszy. On, który uniżył samego siebie, stał się ostatni w kolejce się ustawił, był najmniej brany pod uwagę i teraz, kiedy zmartwychwstaje, kiedy Ojciec Go wskrzesza, On jest pierworodnym, jest pierwszym spośród tych, który zmartwychwstał i tym samym ukazuje nam drogę. Więc w Chrystusie widzimy, że to nie jest takie straszne być ostatnim. To nie jest miłe, jasne, to nie jest nic przyjemnego, a na pewno nie jest to zgodne z naszą naturą. My raczej wolelibyśmy zdobywać sobie pierwsze miejsca naszą gadką, naszym jakimś zabieganiem. Ale Jezus mówi, nie, spokojnie. Możesz być ostatni, to nie jest nic strasznego, bo jeśli będziesz ostatni, to mnie tam spotkasz. Ja tam byłem. Byłem w miejscu ostatni i potem mnie znajdziesz przy zmartwychwstaniu. Ale do tego, do zrozumienia tego, do przyjęcia tego prowadzi modlitwa, czyli rozmawianie, powierzanie tego wszystkiego, co się rodzi we mnie, w moim sercu, w moich myślach Panu Jezusowi. On to będzie oceniał, On będzie tłumaczył. I dramat polega na tym, jeśli próbujemy robić po swojemu. Jeśli tak jak uczniowie ustawiamy sobie kolejność, kto jest pierwszy, kto drugi, kto siódmy, według siebie. Tu zawsze będzie wojna, zawsze będą tutaj niepokoje totalne. I nawet dobro, które pełniliśmy, ale na które teraz się powołujemy i żądam, żebyś je zaakceptował, w tym sensie, żebyś Ty mi zapłacił za dobro, które ja spełniłem, żebyś mi zapłacił Twoim szacunkiem wobec mnie, Twoją zgodą na to, że jestem lepszy od Ciebie. Więc to może zniszczyć nasze zło. Tu jest ta inflacja, która się pojawia dlatego, że odrywamy to nasze dobro od Pana Jezusa.